Cześć, witamy Was w drugiej części naszego challenge'u. Pod tytułem Tego byś nie przeczytała. To znaczy ja, bo teraz ja powiem, czego bym nie przeczytała. No właśnie, Arleta, czego moim zdaniem byś nie przeczytała? Zdaniem Danusi nie przeczytałabym książki Marty Kisiel, o której zresztą wcześniej już mówiła Danusia w innym filmie, pod tytułem Dożywocie. I gdybym nie wiedziała, co to za książka, to tytuł wydał mi się nawet smakowity, ponieważ dożywocie kojarzy się na przykład z dożywociem za zabójstwo albo z jakimś mrocznym ciężarem emocjonalno-egzystencjalnym, który ktoś po prostu do końca... Co poniekąd się zgadza z książką. No w jakiś sposób tak, co po prostu ktoś brzemię dźwiga do końca, jest to na przykład... No o tym jest ta książka, o brzemieniu. Tak. O grzebieniu chyba. O grzebieniu, no dokładnie. Natomiast nie jest to brzemię tak smakowite, jakiego się spodziewałam, znając moje mroczne ciągoty. Ale bardzo ekscytujące. Jest ekscytująco i naprawdę myślę, że Danusia nie mogła wybrać dla mnie lepiej, co dowodzi, że znamy się świetnie i naprawdę jestem jej bardzo wdzięczna za to wyzwanie, bo sama nie sięgnęłabym po tę książkę, a przez Danusię sięgam właśnie po część drugą. Odkrywamy coś zupełnie nowego, a dla mnie Marta Kisiel była naprawdę chyba największym odkryciem w ciągu ostatnich 10 lat. Tę książkę poleciła mi moja przyjaciółka Ewelina, która powiedziała mi tak: weź Martę Kisiel, ona świetnie pisze, bawi się językiem i na dodatek się uśmiejesz. I tak mi mówiła, aż pewnego dnia stwierdziłam, no skoro już tyle razy mi rekomenduje, to coś w tym musi być. I sięgnęłam i byłam w szoku, chociaż ja w ogóle zaczęłam od trochę innej książki Marty Kisiel, Nomen Omen. I ta książka bardzo mi się podobała, była taka, jak mówiła Ewelina, czyli zabawa językiem, świetny humor i przede wszystkim nietuzinkowa fabuła. Ja w ogóle uwielbiam słowo nietuzinkowa. Ale dobra, w każdym razie przeczytałam i mówię, chcę więcej. No i jak sięgnęłam po dożywocie... Bo to tak działa. Ja przeczytałam dożywocie i pamiętam... I chcesz więcej. Co pierwszy napisałam, dawaj drugą część. Tak, tylko to był mój komentarz. Tylko, że dożywocie, ja się czasami zastanawiam, czy dla Marty Kisiel to nie jest trochę tak... Nie wiem, jak tango dla mrożka, to znaczy, że ona trochę... Ciężko przebić, co? Znaczy ona, ona przebija samą siebie kolejnymi swoimi książkami, ale wszyscy ciągle płaczą, kiedy będzie kolejna dożywocie. Teraz zamknęła ten cykl oficjalnie, trzecia część się ukazała, to ma być koniec i nagle wszyscy, a może jednak napiszesz, więc jak zaczęłam czytać dożywocie, to po prostu... Byłam w szoku i chichrałam się na całe mieszkanie i chichrałam się w pociągu i w autobusie i w tramwaju i wszędzie, gdzie byłam. Ja też się chichrałam i to wszystko się super zgadza. Natomiast powiem Wam o jednym takim moim odkryciu w związku z tą książką. Oczywiście zabierałam się do niej nie do końca jak pies do jeża, bo wiedziałam, że Danusia nie podsunie mi też... To jakiegoś... tak jak do, ja do mamy. Ale wiesz, ja w przeciwieństwie do Ciebie po prostu nie byłam nastawiona, że Ty mi... Czy Ty mi zaufałaś? Oczywiście, ja wiedziałam, że Danusia nie podsunie mi jakiegoś shitu, tylko naprawdę to będzie literatura wysokich lotów, aczkolwiek zupełnie inna niż ja się stykam z nią na co dzień. No tak. I było tak, że zabrałam się z takim, zobaczymy co to Danusia co to mi tu wcisnęła, no fantastyka. Czy latające smoki będą, no właśnie, czy magowie. Czy magowie, magia, te sprawy. Dziękuję Ci, że nie dałaś mi Harry'ego Pottera, to ja naprawdę doceniam i nasza przyjaźń po prostu mogłaby być zachwiana, wiesz o tym. No dobrze. Więc odbiorę ten dług później. Więc, w kolejnym wyzwaniu. Nie, to ja nie biorę. No, oczywiście żart, taki śmieszny. W każdym razie zadziało się dokładnie to, o czym ja też wielokrotnie mówiłam przy okazji naszych rozmów. Otworzyłam zresztą na czytniku, to też było wyzwanie, bo jak wiecie, ja wolę książki w formie papierowej, tradycyjnej, aczkolwiek Danusia podesłała mi oczywiście wersję elektroniczną. Tak. Otworzyłam ją na czytniku, przeczytałam pierwszą, drugą, trzecią stronę i powiedziałam tak, no jest dobrze, tak, bo o czymkolwiek nie byłaby ta książka, mogłaby być naprawdę o smoku, nie wiem, dentyście albo
nie wiem, magu, który wpadł w korporacyjne sidła i, prawda, jest dyrektorem agencji reklamowej. Czyżbyś tworzyła kolejne wybitne dzieła, Arleta? Może ty jednak? Nie. To jest lekka ironia. Okej, rozumiem. A do czego zmierzasz? No zmierzam do tego, że po prostu o czymkolwiek byłaby ta książka. Jest napisana tak obłędnie. Właśnie. Od pierwszego do ostatniego zdania, że po prostu czytałabym wszystko. Tak. Tym pisane, tym stylem, w tym klimacie, z tą finezją i jakby z tym kunsztem językowym przeczytałabym absolutnie wszystko. Bohaterowie, którzy są zresztą fantastyczni, zaraz wam o nich powiem. Tak, i można się w nich zakochać. Naprawdę nie mogliby jakby być totalnie inni, ale nie są. I to jest też bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo i teraz, tutaj taka moja dygresja, szczerze. Kiedy Danusia, miałyśmy taki odcinek o książkach, we których zerwało się noc. I tak. Kiedy Danusia po prostu mówiła o dożywociu i w skrócie przedstawiała fabułę, po prostu moje oczy rozszerzały się w niemym zdumieniu i smutku. Myślę, Boże, co za straszna fabuła. Jak można, przypomnę wam, pisarz obiecujący, około 30, w bardzo współczesnym świecie, tak? Tu mamy jakby, to jest taki facet, którego można by spotkać. No taki przeciętny, niczym nie wyróżniający się. Tak, to jest taki facet, których możemy minąć na ulicy albo poznać na imprezie chociażby, tak? Jakby dostaje w spadku posiadłość. I ta posiadłość ma lokatorów. Czego on się nie spodziewa. Tak, a odbiera spadek dosyć szybko, tak. Ponieważ akurat przeżył zawód miłosny. Tak, i ogólnie chce zmienić coś w swoim zaszycie życiu. Zaszycie się, tak, w takim miejscu, bo to jest na odludziu. No i pisanie, oczywiście, i pisanie, dzieła, tak, swojego życia, tak? Dokładnie. Kolejnego, czy też gdzie już pierwszego. Gdzie już nawet ma agentkę literacką. Tak. O czym będzie zaraz. On otrzymuje spadku do posiadłość, przeprowadza się tam, no i okazuje się, że dożywotnicy, którzy są jakby w spadku wpisani. Dokładnie. To są, uwaga, anioł. Anioł stróż. Widmo romantycznego, tak, poety. Duch właściwie zjawa, można duch powiedzieć. Duch właściwie zjawa oraz gigantyczna ośmiornica. To jest taki kraken jakby, który zamieszkał pod zlewem. Pod zlewem. No tak, konkretnie pod zlewem. Tak, ale to, nie wszyscy domownicy. Plus cztery utopce gratis w pobliskim bajorze. Ja potwierdzam wszystko to, co powiedziała Arleta, ponieważ Dożywocie to jest taka książka, tak jak ty użyłaś takiego pięknego słowa w przypadku mamy, kunsztowna, bo ona jest doskonała na wszystkich płaszczyznach. Są takie książki, które są doskonałe tylko na jednej płaszczyźnie i już to wystarczy, żeby czytało się ją fantastycznie. Natomiast Dożywocie to jest fenomen, to bo jest mamy dzieło. Tak. To jest dzieło, bo mamy dziełko. Tak. Dzieło. Dzieło. Dziełko. Dzieło, dziełko. Początek wspaniałej przygody. Bo mamy tak, trzy cudownych bohaterów, których po prostu, do których przywiązuje się czytelnik tak emocjonalnie, że oni wręcz żyją z nami na ale co dzień. Ale w ogóle wiesz, ten miks tych bohaterów, tak, który wydaje te pomysły. Się, tak, ale w ogóle, który wydaje się jakby z opisu totalną katastrofą taką fabularną i takim w ogóle, wiesz, taką trąci taką naiwnością, takim w ogóle, o Jezu, że nie wiesz jakby z czym masz do czynienia, oni po prostu tak pasują do siebie i tak pasują do tego świata, że tam to w ogóle tam nie można by nic innego wstawić, no to jest crazy w ogóle dla mnie, no. Niesamowite. To jest, myślę, że to nie jest przypadek, że Marta Kisiel, znaczy jakby wiedziała, w co ręce wkłada, zresztą wiemy, może ty nie wiesz, ale się dowiesz, jeżeli będziesz czytała więcej Kisiel, że Marta Kisiel ma obsesję na punkcie romantyzmu i szuka tych... To trochę jak ja. Szuka tych po widzę prostu... Widzę tu pokrewną duszę, bo ogólnie widmo jakby romantycznego poety tak, jest absolutnie moim ukochanym i dlatego bohaterem. Dałam tobie właśnie tę książkę, a nie inną książkę Marty Kisiel spoza tej trylogii. Bo chyba Szczęsnego już nie ma nigdzie. Więcej, spokojnie, czytaj, jak najbardziej pojawia się w bardzo różnych książkach Marty Kisiel. Natomiast wracając do tej doskonałości, więc mamy świetnych bohaterów, mamy bardzo ciekawą, wciągającą fabułę. Tak.
No i mamy język. I teraz tak, język warsztatowo zawsze może być dobry i ja staram się czytać wyłącznie pisarzy, którzy mają dobry warsztatowo język, ale u Kisiel to jest o cztery oczka wyżej. Tak, o czym ona świadczy na przykład, i tutaj tak mi szybka dygresja przyszła, o czym świadczy na przykład to, że chociażby widmo romantycznego poety, czyli mój ulubieniec, on jakby wyraża się w pewien bardzo charakterystyczny dla epoki sposób. I po prostu to, co ona zrobiła, jakby w dialogach i monologach Szczęsnego, to jest po prostu majstersztyk, tak? Przeczytajcie naprawdę, chociażby po prostu, żeby zrozumieć, bo no, nie będziemy przytaczać, bo jakby... Znaczy, ja wam tutaj postaram się wkleić jakiś taki cytat, tak, ale żebyście to, mogli... wyrwane z kontekstu też tak, nie do tak, końca to odda, jakby, dlatego że też to, jak on się wysławia, świetnie wygląda na tle jakby... Innych bohaterów. Tak? Bo tu jest jakby clue, tak? Tak, jej proza, ona nagle przestaje być wyłącznie językiem. Ona zaczyna mieć swój rytm, swoją melodię i Kisiel to jest autorka tak świadoma języka, zresztą filolożka. Tak się bawi tym językiem. Ona się bawi, bo ona może to robić. Tak, bo ma świetny warsztat, ma świetną wiedzę. Ona nie musi się bać. Dokładnie, ona ma świetną wiedzę i ona nie robi skuch. Tak? No nie, nie było ani jednego momentu, w którym powiedziała, o Jezu, przegiełapała. Nie, tak, nie ma. Tak. Dokładnie. Po prostu nie ma, to jest crazy. Ona jest jedną z nielicznych, nie wiem, autorek, która może sobie używać na przykład składni zaburzonej, która stosuje bardzo często szyk przestawny, ale robi to w tak fantastyczny sposób, to wszystko że ma cel. Po prostu ta celowość płyniesz. Ta celowość mnie po prostu rozwaliła na łopatki, tak? Bo to jest właśnie taka pisarka, o której ja zaczynam czytać i mówię, kurde, jak ja bym chciała tak pisać, tak? O tak, to jest poważny to jest problem, naprawdę, wiem. To jest po prostu takie kurde. Albo by takie pytanie, czy ja bym potrafiła tak pisać, tak? Bo jakby no tu jest ten cały majstersztyk, no. I zastanawiasz się, czy pisząc w taki sposób trzeba, czy to się po prostu ma, czy to jest pomysł, no. Myślę, że to się ma, ale też jest to poparte jakimś, nie jakimś, solidnym warsztatem i taką wiedzą ale i świadomością. Ale i pomysłem na tę serię, bo tak. Nie wiem, ja na przykład sięgnęłam po opowiadania Marty Kisiel i ona kilka razy spróbowała tam prozy współczesnej, nie związanej koniecznie z fantastyką i tutaj widzimy z kolei nagle pisarkę, która pisze tak dobrze, że gdyby napisała, nie wiem, współczesną, obyczajową powieść, to może byłaby nominowana do Nike. Więc naprawdę no, widać tutaj też niesamowity rozwój. No i cóż, no, przed tobą, i to jest, czego ci bardzo zazdroszczę, jest część druga. Nie mogę się już doczekać. Przed tobą jest część trzecia, chociaż ona fabularnie nie jest związana, ale jestem jest, spokojna, wiesz, tak, po prostu jakby nie jest musi zabawa. Być naprawdę tak, jest zabawa. Naprawdę ja też, tak jak mówiłaś, po prostu ryczałam w głos i straszyłam ludzi tym rykiem, bo po prostu się nie da. Nie da się nie śmiać, ale też, i tu też mi przychodzi taka myśl, to nie jest tylko tak, że tam jest śmiech. Oczywiście, tak, to głównie prawda. Jest śmiech. Natomiast ja bardzo cenię tą książkę i ja to wyłuskam jakby bez problemu za to, że tam są przemycone takie bardzo fajne myśli. Takie, bym powiedziała, z gatunku takich, które ja lubię. Czyli taki trochę problemy życia, tak, ale pokazane właśnie w sposób... Zaszyte między słowami. Zaszyte między słowami. Zaszyte w fabule, tak, jakby w postępowaniu bohatera głównego i nie tylko zresztą. No takie jak chociażby, tu wam powiem tylko o jednym. Mini spoiler. Alert mini spoiler. Tak. Dojrzewanie głównego bohatera do odpowiedzialności. To żaden spoiler. To nie jest spoiler. Myślałeś, że ja naprawdę... No nie wiem, no chciałam ostrzec, nie, ponieważ nie zepsułybyśmy tak fantastycznej nie, zabawy. Nie. Ja ci powiem tak, ja już teraz nie pamiętam, co się działo dokładnie w pierwszej części, a w drugiej, bo to jest jaka jedność fabularna, więc nie chciałabym tobie też zdradzać i robić spoilerów. Tylko natomiast, spróbuj. Natomiast chyba w części drugiej Marta Kisiel poruszyła tak poważny temat i zrobiła to w tak niesamowity sposób, że ja po prostu przecierałam oczy ze zdumienia, jak lekkość języka i w ogóle całej fabuły ukryła właśnie takie doznanie, no to nie wiem, czy to jest spoiler, no jakby doznanie śmierci. Więc nie jest to spoiler, bo nie wiecie, o co chodzi. Natomiast myślę, że nieuważni czytelnicy
mogą nie zwrócić na to uwagi, bo się świetnie bawią i jakby można czytać Kisiel wyłącznie po to, żeby się dobrze bawić, ale można czytać również ze świadomością. Ale tam jest... Ile tam jest tego w środku? Ale tam są takie emocje jak tęsknota, niedostosowanie, tak? Takie antyspołeczność, tak? Bardzo samotność. Duża samotność, outsiderstwo i też takie właśnie jakby fajnie ten świat fantastyki i ten świat jakby realny świetnie się uzupełniają w tej kwestii, tak? Bo zarówno jakby te emocje dotykają zarówno bohaterów jakby realnych, jak i tych fantastycznych. I to dokładnie. Po prostu jest naprawdę świetna rzecz. A co więcej wam powiem jeszcze, że nawet w tej powieści jest seks. Nie wiem, czy pamiętasz, co mam na myśli. A tak, tak. Czyli chciałam wam powiedzieć, że to jest seks międzygatunkowy. I więcej wam nie powiem, bo musicie to przeczytać. To jest absolutnie mój ukochany zwrot akcji, przy którym po prostu przecierałam oczy ze zdumienia, tak. Jak można coś takiego wymyśleć, tak napisać i w ogóle... Ale to ja ci powiem więcej. Z takim smakiem i po prostu takim geniuszem. Ale to ja ci powiem więcej, że ten seks, on się stał przyczynką do kolejnych losów bohaterów. I tak, nie, ja powiem nie. Dla ciebie, masz miód przed sobą, ponieważ oprócz tego, że będziesz miała drugą część dożywocia z tymi bohaterami, to Marta Kisiel jakby w takim ukłonie i dla swojego dziecka, ale też dla wszystkich innych dzieci napisała powieść młodzieżowo-dziecięcą Małe Licho i tam dopiero ten owoc tego seksu jakby dostał swoje pole do popisu. Nie no super, naprawdę także, super. Także no serce po super, prostu się cieszy. Super, moja główna obawa, jak sięgałam po tę książkę, była taka, że ona po prostu będzie, no użyję tego słowa, taka naiwna, tak? Że będzie tylko fajnie, że na pewno będzie świetnie napisana. Że będzie tylko lekko. Tak, że będzie tylko lekko, łatwo i przyjemnie, ale oczywiście tutaj tak miałam z tyłu głowy, że no Danusia jakby znamy się. Znaczy ja szukam książek lekkich, ale ja, też tak, ale to muszą mieć to coś. Dokładnie, muszą mieć to coś i to coś jest naprawdę chyba takim... taką kwintesencją tej książki, tak? Bo to jest, bo dużo znamy książek śmiesznych, tak? Jasne. Ja miałam w ogóle pewne takie skojarzenie, nie wiem czy dobre, no ale jakby, bo nie jest tak, że ja czytam tylko Mrok i jakby... No nie jest tak. Nepomucką czytasz. I Degenerację, oczywiście, tak? Ale też czytałam swego czasu, zresztą zaczytuję się co jakiś czas do dziś w Małgorzacie Musierowicz. Na pewno to Jerzycjada jest jakby... No, dosyć popularnym cyklem i myślę, że większość z was zna Małgorzatę Musierowicz. I trochę mi się skojarzyło dożywocie z Małgorzatą Musierowicz, bo tam też w tej lekkości i w tym takim humorze są zaszyte raz, że wartości, dwa, że czyta się to lekko, ale zostaje taki po prostu takie poczucie, że to nie jest tylko śmiech, tak? Że to nie jest tylko śmiech, że dostaliśmy kawał emocji i kawał pomysłów, myśli, refleksji i jakby to jest naprawdę super, tak, to jest w ogóle mega. Słuchajcie, no... Myślę, że będę wracać do dożywocia. Myślę, że tak, do dożywocia, do Danusia do mamy raczej nie będzie wracać, a ja do dożywocia... To znaczy, ja nie muszę do mamy wracać, bo po pierwsze, ja nie wracam nigdy do książek, ale jeżeli je bardzo kocham. Ja też chyba do mamy nie wrócę. A po drugie, ta książka, ona wycisnęła na mnie jakiegoś rodzaju piętno, które po prostu we mnie zostanie i ja już teraz będę zawsze mamę pamiętać. Nie, okej, bo to są książki, które się czyta raz, ja też takie mam, tak? Mhm. Mama też będzie taką książką, podejrzewam, a są książki, do których się wraca z różnych powodów. I właśnie no myślę, jeżeli ktoś lubi wracać do książek. Ja wracam, tak. Ale ja myślę, tylko do wybranych. Ja myślę, że świetnym podsumowaniem i tego challenge'u, i Marty Kisiel, i mamy Sylwii Kubryńskiej jest to, że to są dwie książki, które zyskują miano książki zbójeckiej. Tak. Zresztą książki zbójeckie świetnie wpisują się książki w Martę Kisiel, z rokoharomantyzm. Z dwóch różnych biegunów zresztą. Tak, tak, z dwóch różnych. Więc to są te książki zbójeckie, przez które człowiek nosi w sobie emocje, tak. Przez które zaczyna myśleć inaczej, w których ciągle odnajduje nowe warstwy i być może dlatego czytanie ich po kilka razy ma sens, bo tam co róż odkrywa się coś nowego, coś takiego... Są książki, które po prostu zostają. Zostają, tak? I jakby możesz nie pamiętać szczegółów fabuły, ale po prostu jakby ta książka w tobie zostaje, no. Ja mam... Cieszysz się, że to jest taki puzzle, który dokładasz po prostu do swojej jakiejś tam duszy, tak? Że po prostu to jest taki puzzle, który tam
wchodzi na zawsze, ja tak przynajmniej mam. Tak. No, cudowna duma, że to jest Polka, tak. Która pisze po polsku, która robi to tak fantastycznie i która niesamowicie się rozwija, bo Marta Kisiel, wydając Dożywocie, była mało znaną pisarką, dopiero stawiała te swoje pierwsze kroki. Zresztą Marta Kisiel w ogóle jest tłumaczką i robi to też świetnie i ostatnio też jej. Teraz mogła już zarzucić pracę zawodową na rzecz wyłącznie pisania. Natomiast zmierzam do tego, że co ciekawe, na Dożywocie jednak spadła fala krytyki. Zawsze spadła. Ja uważam, że ta krytyka jest tak wydumana i tak jakby mijająca się w ogóle ze zrozumieniem tego, co zrobiła Marta Kisiel w Dożywociu, że jest po prostu bezzasadna. Czy nie wiem, ja nie jakby... Krytyka polegała na tym, właśnie. Że książka tak naprawdę nie ma fabuły, a mianowicie ciągu przyczynowo-skutkowego, że jedno nie wynika z drugiego, tylko każdy rozdział odrobinkę przypomina opowiadanie. No okej, ale... Ale to jest konwencja. Dokładnie, to jest konwencja, kto powiedział pisarzom, że ma być ciąg przyczynowo-skutkowy? Dokładnie, poza tym wiesz, to nie jest fantastyka taka, w której... To nie jest przygodowa fantastyka, tak? W której no tak, po prostu dokładnie. Oczekujemy niesamowitych... Tak, tak, bo wtedy siłą rzeczy, moim zdaniem przynajmniej, nie wiem, nie jestem znawcą fantastyki, o czym dobrze wiesz i... Ja też nie jestem. Ale myślę sobie tak, że jakby... Tutaj nie oczekujemy, w sensie, że w takiej fantastyce, gdzie mamy te przygodowo, tak, i jakby ten, to siłą rzeczy na drugi plan schodzą, jakby schodzi analiza bohaterów, tak, i tak dalej, bo oni muszą być w pewien sposób szablonowi, w pewien sposób muszą jakby... Przerysowani, tak, trochę używani na potrzeby tej fabuły, tak. A tutaj tak nie jest, tak? Tutaj oni są na pierwszym planie i Marta Kisiel może sobie zrobić z tą fabułą co chce, bo jakby to oni są na pierwszym planie. Ale oni dokładnie, są a poza tym fabuła jest, tylko ona oczywiście, jest, że jest ugryziona od innej strony. Natomiast ja czytając wywiady z Martą Kisiel, wiem, że trochę może ją to dotknęło i próbowała przemówić sobie do rozsądku, że faktycznie tak zrobiłam, no i co? I teraz... No i co z tego powinno? No ale w kolejnych książkach już zaznaczała, że tu już mamy tą fabułę, że spełniło się marzenie czytelników. Okazuje się, że nie, że marzeniem czytelników jest, żeby ciągle pisała kolejne części Dożywocia. Tak jak chce, bo robi to świetnie. I niech robi. Tak, a jak się komuś nie podoba, to niech sobie zamknie książkę i sobie poczyta, kurde, Harry'ego I na tym zakończymy. Pozdrawiam wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Czyli mnie. Nie zabijajcie mnie wzrokiem ani myślą. Ja naprawdę nic nie mam do Harry'ego Pottera. No cóż, czytajcie Martę Kisiel, a my być może za jakiś czas wrócimy z kolejnymi wyzwaniami. No pewnie. Do zobaczenia. Hej.